Ocaleni, witamy ponownie. Głównym bohaterem dzisiejszego odcinka jest Jacek Heres-Zajkowski. Dokładnie, Byku, dokładnie tak jest. Siema, siema. Słuchaj, Ocalenie, z czym Ci się to hasło kojarzy? Wiesz co, trzeba być chyba w jakimś zagrożeniu, żeby być ocalonym. Tak mi się to kojarzy. A twoje zagrożenie to było? Znaczy, no, cały czas moje życie wisiało na włosku, ale nie tylko w perspektywie życia tutaj doczesnego, ale też w perspektywie życia wiecznego, tak? Bo nie każdy ma jakby tą perspektywę na to, że jest coś dalej. Ja gdzieś mam na tą perspektywę i wiem, że to jest chyba najważniejsza płaszczyzna, na którą powinniśmy spojrzeć, to jest kontekst tego życia wiecznego. Czyli tego, co jest dalej, nie? I to wisiało na włosku, ale też to życie doczesne bardzo mocno było już nadszarpnięte. Ale co to znaczy właśnie? Wiesz, jestem osobą uzależnioną, jestem osobą trzeźwiejącą. Jestem osobą trzeźwiejącą. Tak się profesjonalnie to mówi w kontekście terapeutycznym. Już będzie około 12... Innymi słowy, wychodzi na prostą. Gdzieś będzie około 12 rok trzeźwienia. O tak, coś powiedzmy. I wiesz, i to jest taki proces, cały czas jakby, wiesz, wychodzenia ku wolności, wychodzenia, nie? Czyli to jest proces, to nie jest, to oczywiście jest pewien impuls, który był u mnie spowodowany. A to jest walka? W pewnym sensie dla Ciebie? Tak, cały czas jest walka, to nie jest sielanka jakaś, bo ja miałem takie mocne doświadczenie w kościele, wiesz, kiedy wywaliłem z siebie wszystko na spowiedzi, taką miałem spowiedź generalną, taką przełomową w najgorszym momencie mojego życia i wiesz co, to spowodowało takie... Oczyściłeś się trochę. Znaczy wiesz co, to był impuls na mapie mojego życia, który spowodował bardzo duże zmiany i pchnął mnie do podjęcia takich decyzji, jakich wcześniej nie miałem odwagi po prostu podjąć. I to jest niesamowite, ale to jest pewien, jakby wiesz, ciąg teraz, nie? Ciąg zdarzeń i moich dalej decyzji i opierania się po prostu też na działaniu Bożej łaski, tak? Bo bez Boga na pewno bym tą drogą nie poszedł, nie? Na pewno wiem, że nie miałbym siły, bo moją siłą jest po prostu On. A teraz w tym trzeźwym życiu, co jest Twoim głównym motorem napędowym? Czym się jarasz? Jakie masz zajawki? Co jest Twoim życiem? Co jest moim życiem? Moim życiem jest rodzina, małżeństwo, ojcostwo. To jest moja zajawka. To jest jakby, wiesz, tym się jaram, tak? Mam córkę 3-letnią. Odkrywanie tego, wiesz, cały czas uczę się kochać, nie? To jest też cały czas pewne we mnie dojrzewanie do tych spraw. I odkrywanie ich w zupełnie inny sposób, niż do tej pory w ogóle to postrzegałem, wiesz? To jest w ogóle już inne spojrzenie mam na to. I to jest coś niesamowicie pięknego, to jest piękna też przygoda. I widzę widzę dopiero tak naprawdę ileś tych lat, widzę czym jest prawdziwa miłość, tak? Że to nie jest jakieś uczucie, czy coś takiego. Czym jest dla Ciebie ta miłość? Znaczy mogę powiedzieć, czym nie jest. Na pewno nie jest uczuciem, czyli jakimś tam procesem zakochania, który gdzieś tam według psychologii może tam trwać 2-3 lata, tak, a później o ten ogień trzeba gdzieś tam o wiele bardziej, czasem krócej, ale później trzeba po prostu to rozpalać na nowo. Ale ja widzę w kontekście małżeństwa, teraz bycia rodzicem, widzę, że to jest ofiara z siebie. Na przykład samo przewijanie dziecka, na przykład. To jest ofiara z siebie, tak? Że na przykład, no, że przewijasz i grzebiesz się po prostu w kupie, nie? Ludzkiej, nie? No to jest ofiara z siebie, no przecież chyba, że ktoś lubi, ja tam nie lubię, ale jeżeli robię to z miłością, to naprawdę to jest piękne. To jest piękne i to jest moje jakby przewartościowanie pewnych rzeczy, nie? Bo wcześniej, wiesz, postrzegałem coś, gdzieś tam to wszystko przez pryzmat tego, co dostawałem w tych bodźcach, gdzieś tam w muzyce, którą się karmiłem, która miała takie, a nie inne treści i która oddziaływała też na mój sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości i też na moje decyzje, które podejmowałem. I wiesz, to też ogólnie to był jeden z czynników bardzo destrukcyjnych w moim życiu. Właśnie mówiłeś o rodzinie, o miłości, bardzo ważne, kluczowe rzeczy w tym trzeźwym, wolnym życiu. A pasja, którą jest rap. Jesteś też raperem, nawijasz tutaj podczas naszego programu. Znaczy wiesz, może, bo ja Ci mogę może przerwę, bo to jakaś pasja czy coś. Może nie do końca aż takie, ja jestem jakimś tam, już tak się jaram i się bardzo mocno z tym utożsamiam. Właśnie w pewnym momencie zrobiłem taki ciach, że ja nie chcę się z tym utożsamiać, ale z chęcią wykorzystam narzędzie, jakim jest rap, do tego, by przekazać coś dobrego, by robić pewną odtrutkę, pewną alternatywę do tego, co się sączy z każdej strony dzisiaj w uszy młodych ludzi. A gdyby trzeba było nazwać słowami to coś dobrego, to co to jest? Mówię o trzeźwym życiu, mówię o Bogu. Mówię o tym, że w Nim jest nadzieja, że Jezus Chrystus jest moim Panem, że to tak naprawdę to On mnie wyzwala, to On mi daje codziennie siłę do tego, bym był trzeźwy, bym walczył, bym podejmował rękawice na tym życiowym ringu i on stoi w narożniku i mówi: mordo, dajesz radę, nie? Sami słyszycie, dajesz radę, dajmy radę wszyscy. Dzięki.